Nie znaczy, że ja tak myślę, to po pierwsze. Po drugie, no to, nie to jest twój lepiej druk, to twój lepiej druk i on pisze mnie dużo złe rzeczy. A do lekcji on pożyczył 8 złotych na siedzę. A ty nie możesz zamknąć jego pizdę. Chodzi o to, aby znaleźć jakiś kompromis. Jakby... Czy wol do ciebie tak jest pisze ze względu na fagatę? Można zrobić tak, ty pogodzisz się z nim, a franio z fagatę pizdę, ale to niemożliwe. Nie zrobiłem, nie. Nie zadaję się z osobą, która zrobiła bardzo źle. Dobra. Twunasz maty pożyczył 8 zł na chipsy. Fagata jej kazała płakać. Ona ma doświadczenie w płakaniu. Trzeba nie ustawić kadr na łusko. Ja pierdolę. Straciłem kontrolę. Ale Olsztyn. Dziękuję Gorsom za ziomo za słowo. Jak myślisz? Przez kogo teraz płaczesz? Przez widzów. A jak myślisz? Dlaczego widzowie są do ciebie tak źle nastawieni? No i za fagaty. I właśnie. I nadal chcesz, żeby to się utrzymywało, bo nie zmienią zdania co do niej. Ona zrobiła coś, ona w ogóle... Ona myśli... W ogóle ona... Rozmawialiście o tym? Co, o tym... O aferze ze Stew? Co ona zrobiła? Pytała się jej, o co chodzi? Dlaczego jej tak nie lubią? Nie pytała, bo to... No, to nie jest moja sprawa. To jest twoja sprawa, się z nią zadajesz, ona jest osobą publiczną, jest... ty też jesteś osobą publiczną. Co... Po co to jest moja sprawa? Ja mam swoje życie i no moje życie to moja sprawa. Ale życia ludzie, wiesz, innych ludzie... ludzi to nie jest moja sprawa. Ja nic złego nie dla kogo nie zrobiła. Ale, no tak, ale zrozum, że ona zrobiła. Jak się z nią zadajesz, a jesteś, jakby ludzie widzą, że się razem trzymacie, to znaczy, że jej zachowanie tobie nie przeszkadza. Rozumiesz? A to Szymona zachowanie ciebie nie przeszkadza. Ale gadamy teraz o Fagacie. No a ja, ale on... no, ja chcę pogadać o Szymonie. Jego... No. Tak, wiesz co, ja was próbuję, ja z Szymona nie zrezygnuję, no bo to jest mój najlepszy i to jest mój jedyny przyjaciel. I wiesz, no... Ja rozumiem, bo to ciebie nic nie mówię. No on mnie dużo źle, no... Bardzo źle mnie traktuje. Weź czas.